No siemanko Elson, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michał Michalski z tej strony. W piątek, piąteczek, piątunio musimy sobie zrobić zbiór miksów, mikserów, kombo, kombosów. Będzie to konkretnie airdrop info, gdzie będziemy claimować sobie różne NFT-ki. Mam dla was tutaj kilka ciekawostek. W sumie to będzie to część, tak jakby update naszych wcześniejszych działań, także jeśli czegoś tutaj nie skumasz, to znaczy, że nie oglądasz moich wideo regularnie, ale miejmy nadzieję, że przelecimy po wszystkim tak, jak należy. Więc dobra, już nie przeciągając, zapraszam na intro! Ostatnio robiliśmy sobie kartkówkę, facetka nas nie przyczaiła, więc są tutaj te NFT-ki do odebrania i jest już tutaj ten trzeci do odebrania, także zmieniamy po prostu nasz portfel tutaj na Arbitrum, ciach, i możemy sobie sklejmować tego ostatniego NFT-ka. No super, on widzę, że on jest limitowany. Ja go pobrałem już. Żeby nie było, że kłamie, to go pobrałem. Tu mam jednego, tu mam następnego i mam kolejnego. W ogóle do tych NFT-ków tutaj jest dość sporo. O, mamy nawet ringi i amulety. Proszę bardzo. Berlin tutaj jakiś, Konstantynopol. Także sprawdźcie sobie na Galxie. Jeśli uczestniczyliście w ostatniej kartkówce na ImToken 8, to serdecznie zapraszam. I kiedy będą tutaj... Więc wybiorą 50 kandydatów, którzy mieli wynik 100 we wszystkich 4 testach i oni się podzielą tymi 2000 dolarów. Fajnie by było, jakby ktoś z nas zebrał takie USDT, ale my lecimy dalej. Gilda, to trzeba właśnie mieć już te NFT-ki. Także jak coś, to linki po prostu zostawię wam w opisie i pokazało się tutaj kilka nowych misji na Mantle Network. Tutaj Mantle Testnet była jedna misja, żeby wysłać jednego bita na wskazany adres. Ja już to zrobiłem i tutaj jeszcze trzeba zrobić swój customowy token na sieci Mantle Network oczywiście. Co mi to tak zamula? Dobra, mamy to. Wchodzimy tutaj Mantle Factory. Łączymy się naszym MetaMaskiem po Mantle Testnet. Zrobimy sobie coś takiego. Miejsc po przecinku tyle. I tutaj zrobimy sobie 21 tysięcy. Submit. Zatwierdzamy teraz na naszym MetaMasku. Oj, failed. Ciekawe czemu, ale nie poddajemy się i spróbujmy jeszcze raz, tylko po prostu zwiększmy sobie tutaj edit suggested gas. Tutaj robimy 1, tutaj zróbmy w ten sposób, ok, failed. Kombinujemy dalej, failed. Tu chyba jest jakiś błąd RPC. Jeśli mamy błąd RPC, to znaczy, że możemy na przykład wejść sobie tutaj. Teraz usuwamy tą sieć testową Mantle. Tak jest. Wchodzimy sobie elegancko na chain lista. I tutaj możemy sobie dodać od nowa, na świeżo, tą samą sieć. Tak jest. Możemy sobie też dodać, a ta mainnetowa chyba nie trybi. Chyba nie trybi. Dobra, dobra. Więc mamy Mantle Testnet. Tutaj sobie zrobimy refresha. Wypełniamy od nowa i zobaczymy, czy to przejdzie. Tak jest. Mniej więcej wpisałem to samo. Tutaj widziałem, że było... No nie, no coś mi to nie wychodzi. I zobaczymy. No ale tu cały czas jest ten RPC error. No nie wiem, mi to nie wychodzi. Tutaj na dole strony macie też te dane, które są na Crutree. Zrobimy tak, że połączymy się teraz z ich stroną i usunąłem wcześniej ich sieć, więc może... Właśnie, chodziło mi o to, żeby dodać ich aktualną sieć teraz, ciach, i możliwe, bo to jest jakiś błąd sieci, RPC. Więc wracamy tutaj, robimy refresha i może po tym refreshu to pójdzie. Wypełniamy tak samo jak wcześniej. Dajemy submit, no i nie, no i jest to samo. Dobra, no trudno, nie to nie, lecimy kolejne, a najwyżej ja sobie do tego później wrócę. Mamy również tutaj gildię i na gildii mamy takie zadania, że możemy tutaj dostać rolę bitholder. Jednak trzeba mieć tutaj bity na Ethereum, więc trzeba również się liczyć z kosztami. Kolejna rola to jest bit delegator, więc jeśli będziecie już mieć te bity na Ethereum, można je zastejkować i później oddelegowane bity dają wam możliwość zagłosowania dokładnie tutaj na snapshocie. Tylko że w tym momencie nie ma tutaj żadnych aktywnych głosowań. Możemy tutaj dołączyć, się zapisać elegancko. Wejdźmy sobie na Uniswap. Zobaczymy, jakie w tym momencie są koszta transakcji.
Bo nawet jeśli wyślecie go na przykład z Bybit, to transakcja będzie was kosztować, no nie wiem, czy będzie to opłacalne. Dobra, mogę sobie tutaj kupić 3 bity. Tylko ile teraz będzie kosztował mnie ten swap? Kupuję bity za $1.5, a swap wychodzi $3. Czyli tak średnio, no operując na moim airdropowym portfelu, to chyba nie mogę sobie na to pozwolić. Przynajmniej nie teraz, ale zorganizuję te bity, to sobie to wrzucę, żeby po prostu zgarnąć tutaj te dwie role. Tutaj jest jeszcze, trzeba posiadać jakiś Wadsley Guild Membership NFT, żeby dostać tą ostatnią rolę. Dobra, lecimy dalej, bo tu już jest tego za dużo. I na Bybicie, jeśli chodzi o Mantle Network, jest tutaj quiz w ogóle do zrobienia. Bardzo prosty quiz, wydaje mi się, że każdy powinien wziąć w nim udział. Jeśli nie masz konta na Bybicie, to serdecznie zapraszam sprawdzić linki w opisie. Trzeba mieć tutaj weryfikację na poziomie pierwszym i trzymać minimum $10 w bicie. I później tutaj jest prosty taki quiz, który... Oczywiście odpowiadamy na modular i tutaj wklejamy user ID, proszę bardzo, i śmigamy z tym. Zrobione. Link do tego również Wam zostawię w opisie. Aha, no i nie wiem, czy zauważyliście, ale wczoraj odpaliliśmy pierwszy z modułów, który daje... Welcome to Space Cartels. Play and earn Metaverse. Space Cartels is the strategic economic browser and mobile game that lets you earn real money just by playing. As the boss of a cartel on Planet X, your goal is to build your empire and dominate the arena. To get started, you'll need to purchase a generator for 10 BUSD. Each generator provides 25 energy, which you can use to battle other players in the arena. Winning in the arena has its rewards. As the victor, you'll receive at least one generator, which you can then sell on the game market for 10 BUSD. And don't worry if you don't win. Top participants will receive Dark Matter tokens, or DMT, as a reward. Use your DMT to unlock mystery boxes, which may contain generators and other valuable items, including dust tokens. You can sell your dust tokens to other players on the in-game exchange as they're needed for arena battles. Dust tokens can also be used to open special chests that are released every few weeks, containing NFT equipment for your boss. The better your equipment, the better your chances of winning in the arenas. Start building your empire and earning real money every day in Space Cartels. No, także zapraszamy wszystkich graczy do sprawdzenia Space Cartels Twittera. I jeszcze ten gościu tu wczoraj pisał, Michał Lewicz, taki też spoko gościu, odnośnie Zeta Blockchain. Jest tutaj do wypełnienia quiz. I są właśnie NFT-ki do odebrania na Galxie. NFT-ki już można odbierać, ja już swój odebrałem. A tak poza tym, jeśli nie wiecie, o czym jest mowa, to zapraszam tutaj na to wideo. Można tutaj robić swapy codziennie. Ciach, ciach. Tutaj robimy swapy właśnie tego Zeta. To jest taki cross-chainowy protokół. I musimy wysłać minimum 3 tokeny. Allow Zeta transfer. Zatwierdzamy to na naszym MetaMasku. Tak jest. To jest wszystko robione na testnecie. A te ich tokeny są do odebrania albo na Discord, albo przez Twittera. To znaczy puszczacie posta. I wtedy oni Wam wyślą tutaj trochę tokenów. A jeśli nie, to po prostu możecie je sobie kupić. Też na testnecie, używając tutaj na przykład jakiegoś BNB, ażeby Wam tu później wyszło ten ich token Zeta. I tu teraz musimy czekać na potwierdzenia, ale to w sumie nie jest ważne. Za każdego takiego swapa, o, dostajecie tutaj 7000 punktów. Tak jak widzicie, ja tu już trochę tych swapów zrobiłem. Chyba my już tu siedzimy ze 2 miesiące, także... No, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, że kiedyś po prostu jakieś może zielone Lambo nam tutaj skapnie. I kolejna sprawa odnośnie projektu, którym też ostatnio się zajmowaliśmy, robiliśmy tutaj testnety. Informowałem już kilka dni temu, że jest konkurs tutaj memiarski. Można zgarnąć DAI. Ja tutaj zrobiłem jednego takiego mema i go wkleiłem również do nich na Discord, ale tam już widziałem, że ktoś mnie wyprzedził i zrobił bardzo podobnego, więc muszę uruchomić swoją kreatywność, żeby porobić kilka innych. Mamy czas do 26 stycznia i tutaj tak, za pierwsze miejsce jest 60 baksów, za drugie 35, za trzecie 25
i później czwarte i piąte dostaje 15 baksów plus jeszcze jakieś punkty XP. To link wam również zostawię w opisie. Jeśli chcecie, no ja tam lubię robić memy, tylko no, to jest taki stablecoin, który nie jest oparty właśnie o dolara i też jest tutaj do wymintowania NFT. Dla tych, którzy robili ten testnet, o testnecie informowałem tutaj, to możecie sobie sprawdzić i możliwe, że zakwalifikowaliście się na tego NFT-ka tutaj. I lecimy dalej, wbijamy na layer 3. Tutaj są jakieś zadanka do zrobienia. Kiedy mówiono o merge'u? O merge'u mówiono może... Nie, dobra, tutaj. Który update? Chyba ten. Tak jest. The merge reduced new tokens issuance. Kurde, nie wiem. 20? Nie. Nie, nie, nie. Super. I czwarte pytanie. 500 milionów. No i elegancko. Bicoma Ethereum Maxi. Sprawdźmy. No i mamy zrobione. Elegancko. Complete. Dobra, lecimy kolejny. Crypto Trivia. To już mam zweryfikowane. Teraz bierzemy quiz. What is the Cosmos Network? Pierwsze. NEC. What is the native token of the Cosmos? No Cosmos. Atom przecież. What is the Cosmos Hub? The Central Hub. Nie? Czyli drugie. Nie. To. Dobra. Tutaj możecie strzelać, także nieważne. Jak osiągnąć interoperacyjność. Pierwsze. Next. What is the inter... Pierwsze chyba. Tak jest. What is the best benefit using fast? All of the above. Next. Mamy to. Complete. Elegancko. Tutaj mamy jeszcze jeden quiz. Web gaming. Start. What is the tower conquest? To w ogóle nie mam pojęcia, także po prostu będę strzelał. Pewnie Metamask, nie? Phantom, nie? Sequence, wow. Tutaj poniedziałek 16. Total price, może dyszkę im dadzą? Tak jest. How many winners are? Nie wiem, 50, 100. Dobra. Have you downloaded? Oczywiście, że ściągnąłem, tak jest. No jasne, że tak. Tak, tu też się połączyłem. Ja to wszystko zrobiłem. Też grałem, tak. No i widzicie, elegancko mamy. No i super. Na koniec jeszcze ogłoszenie parafialne NBX w Warszawie. Zapraszamy. Maj 24-25. Razem z kodem Hajsoholicy. Tutaj w ogóle do końca stycznia macie minus 50%, a dodatkowo z kodem Hajsoholicy dodatkowe minus 10%, czyli w sumie minus 60%. W tym momencie ten generalny ticket kosztuje $39, to jest taniożka po prostu. Nigdzie nie znajdziecie takiego eventu taniej, a mogę wam zagwarantować, że będzie on super fajny i będziemy się mogli również spotkać. Kto nie był w Berlinie, kto nie używał aplikacji, to wie, że tutaj będzie zaimplementowana apka, gdzie będziemy mogli się porozumiewać, gdzie będziemy mogli się umawiać z innymi. Investor Startup Speed Dating się to nazywa. Dla inwestorów macie bilet za stówkę, dla startupów za stówkę, no i VIP 400. Dobra, było tego sporo, ale ogarnęliśmy, trochę słabo z tym Mantle Network wyszło. Nie podaruję, normalnie tego normalnie nie podaruję. Czemu mi to się tu... O... No i poszło. No i widzicie, czasami nie ma sensu naprawiać czegoś młotkiem, czasami lepiej jest odpuścić, wrócić za jakiś czas i to nagle magicznie działa. To jest tak zwana złośliwość rzeczy martwych i to by było na tyle. Tylko jeszcze sobie skopiuję ten hash, tak jest, i wkleimy tutaj w ten. Tutaj to wklejamy, claim reward. No i elegancko, jest pięknie. I tutaj na dole macie jeszcze ten governance, o którym mówiłem. Ale tak jak wspominałem, są tutaj koszta, na które w tym momencie nie jestem przygotowany, bo by to za dużo trwało, a też mnie trochę goni czas. Ale pokazałem wam, jak to ogarnąć, także to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgów, subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. I siemanko, pozdrówki, życzę ci miłego weekendu, stosunkowo udanego, wszystkiego dobrego i yo!